Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić pracę skokową moich podopiecznych, moich jeźdźców, którzy są w klubie jeździeckim Iskra. Bardzo lubię Wam pokazywać takie filmy, co dzieje się na naszych treningach, jak prowadzimy te treningi, w jaki sposób ja rozwiązuję różne problemy. Chciałabym dzisiaj Wam przedstawić, jak dziewczyny pracują w parkurze i w jaki sposób ustawiony jest ten parkur. Jakie kombinacje muszą przemierzyć i na czym mieli się skupiać danego dnia na treningu. Więc zachęcam Was do oglądania i zapraszam! Gdy rozprężyliśmy konie, jeźdźcy już w trakcie rozgrzewki dostali wytyczne, na które muszą zwracać szczególną uwagę. I tutaj na tym dzisiejszym treningu skupialiśmy się maksymalnie na dobrej jakości galopu i na wyprostowaniu, tak żeby koń nie galopował w zgięciu i nie galopował tak jakby w zakręcie, bo częsty problem, który pojawia się w doprowadzeniu do przeszkody, szczególnie na wąskich przestrzeniach, jest to, że jeździec nie prostuje konia i tkwi w zakręcie tak jakby, czyli koń jak z prawego zakrętu wyjeżdża, to jest ustawiony do lewej i tak najeżdżamy na przeszkodę. No to jest po prostu błąd, który bardzo często się powtarza i wbrew pozorom jest trudny do wyeliminowania. I tutaj zadaniem dziewczyn było to, że mają doprowadzić już nawet na pierwszą przeszkodę, który był krzyżak, to był wcale niełatwy najazd, ponieważ mimo, że był długi najazd, to on był z łuku i od bandy były mniej więcej dwie fule do krzyżaka, więc tutaj trzeba było już konia wyprostowanego, a nawet już z tendencją do odwrotnego zgięcia doprowadzać do krzyżaka. I na tym właśnie skupialiśmy się dzisiejszego dnia. W momencie, kiedy zaczęły dziewczyny jechać parkour, miały za zadanie przejechać szereg skok-wyskok oraz szereg na dwie fule, który rozpoczynał się okserem, a kończył stacjonatą. Także był okser do skoczenia i krzyżak. Ważne było to, rozciągnęłam ten parkour na całą halę, mimo że jak wiecie nasza hala nie jest szeroka, to bardzo lubię na niej stawiać parkury, bo to prowokuje jeźdźców do 100% skupienia na prawidłowe najeżdżanie i doprowadzanie konia do przeszkody. I tutaj nawet widać w najeździe na szereg skok-wyskok, tutaj jeździec jak zaczynał zwalniać w zakręcie, potem doprowadzał, przyspieszał, niestety nie zawsze to pasowało i te skoki nie były jakościowo dobre. Ale jak utrzymali tempo i parę przejazdów było naprawdę przyzwoitych, było utrzymane aktywne galopowanie od zadu, że koń ruszał, był uniesiony przodem, widział tą przeszkodę, był nos do przodu, ale zad pchał się pod nas. Te skoki były bardzo dobre i jeździec, jeśli nadążył i oddał rękę, wtedy ten koń chętnie poruszał się w galopie i bardzo chętnie zeskakiwał na dobre nogi, bo jak widzicie, ten parkour był z lewego na prawy, z lewego na prawy albo z prawego na lewy, z tego względu, żeby uczyć jeźdźców doprowadzania do przeszkody, dania w odpowiednim momencie sygnału i pracowania na półparadzie. Bo pamiętajcie o tym, że dobra ręka i jazda na kontakcie to nie jest ręka sztywna, wciśnięta w szyję albo zablokowana i cofająca. To jest ręka, która idzie z ruchem, ale też wysyła, zachęca konia do przeżuwania i zachęca konia do tego, że jak wysyłamy konia od łydki do ręki, to ta ręka balansuje wraz z naszym dosiadem, balansuje z ruchem konia, balansuje z ruchem szyi. I to jest dobry kontakt, w którym koń zaczyna robić się jak taka atmówka, tak? Czyli generuje ten całą energię w zadzie i galopuje i wtedy te skoki są naprawdę przyzwoite i soczyste. Każdy popełnia błędy. Pamiętajcie o tym, że to, co też Wam pokazuję tutaj w parkurze, czasem jeździec zostanie z ręką, czasem zostanie z ciałem, ale bardzo dobrze doprowadzi konia do przeszkody, tak? Albo na odwrót, bardzo dobrze podąża za ruchem, odda rękę, łydka nie drgnie nawet, ląduje wstrzemiona, ale źle doprowadził konia do przeszkody. Pamiętajcie, że trening czyni mistrza. Nikt nie jest alfą i omegą i nikt nie nauczył się z wyssaniem, jak to mówią, mleka od matki i wiedzą już wszystko i umiemy wszystko, wiemy. Tak, tylko to poprzez właśnie lata treningów, lata popełnionych błędów, naprawianie tych błędów, człowiek uczy się prawidłowego działania na koniu, uczy się tego właściwego jeździectwa. I tutaj to, co Wam przedstawiam, jest fajnie pokazane, że dziewczyny wylewają tak naprawdę godziny treningów, pot, wylewają pot na tym treningu, pokazują swoje umiejętności i swoje błędy, które chcą poprawiać i
zależy im na tym, żeby być coraz lepszym jeźdźcem. Tutaj chciałabym się zatrzymać też na chwilkę przy Hani. Hania, która właśnie tutaj pracowała w parkurze na koniu Ataman na przykład, to jest osoba, która jest niezwykle skromna wbrew pozorom, bo nie lubi się pokazywać, a robi świetną robotę w stajni, bo jest moją taką perełką, która mi zawsze pomoże przy każdym koniu. Bardzo stara się na treningach, jeździ na wszystkich koniach i nie wybrzydza. Hania jest córką właścicieli, no i każdy by powiedział, no jak to ona powinna mieć swojego konia, a nie ma swojego konia, bo podejście, które zaszczepiłam w niej i co mi się bardzo podoba, to traktuję teraz każdego konia w naszej stajni jako swojego i na każdym koniu chcę coś przepracować, z każdym koniem chcę coś porobić, o każdego konia zadba, obojętnie czy to jest konik polski, czy to jest najlepszy koń, który skacze, czy to jest jej ulubiony koń, czy to jest koń docelowo dla niej do startów, to zajmuje się każdym i na każdym startuje. I pamiętajcie, że rozwój jeździecki to jest właśnie tak naprawdę ten kierunek. Musicie zmieniać konie, musicie jeździć na różnych koniach, na wolniejszych, na szybszych, na koniach, które nie wiem, no, mają różne inne jakieś tam odruchy, tak? Czy na przykład jeden koniec idący i wpędza się do przeszkody, potem następnym razem jeździ na koniu, którego trzeba zachęcić do wyjścia do przeszkody, tak? Żebyście stawali się coraz lepszymi rajterami, coraz lepszymi jeźdźcami, musicie jeździć na różnych koniach. No i jak najczęściej. Pamiętajcie, że rozwój pojawia się w momencie, kiedy naprawdę w tygodniu jeździmy parę razy, trenujemy i przesiadamy się z jednego na drugiego konia, tak? Czyli nie uwiązujemy się tylko do jednego konia. Też jest tak, że jak mamy oczywiście docelowego konia na starty, no to wiadomo, że w danym momencie skupiamy się głównie na nim najczęściej trenujemy, ale musimy myśleć o tym, żeby też mieć na co innego wsiadać, na inne rumaki. Moi drodzy, ja zmierzam ku końcowi. Dziękuję Wam, że jesteście z nami. Ja Was zachęcam do tego, żebyście myśleli nad swoim rozwojem, ale nad takim rozwojem, żebyście pracowali na różnych koniach, trenowali sumiennie i z pokorą. Dbajcie o swoje zwierzaki, dbajcie o konie, z którymi macie na co dzień do czynienia i zauważajcie je. To jest bardzo ważne. Konie chcą nas rozumieć, pamiętajcie o tym i przekładajcie to na każdą płaszczyznę waszego życia. Płaszczyznę, czy to jest w boksie, czy to jest na treningu, czy to jest po treningu. Życzę Wam więzi, dużych uniesień i naprawdę solidnej pracy, która przyniesie Wam owoce. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia.